Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić taką animację ładowania. Stwórzmy sobie indeks oraz style. Tutaj plik style. Podłączmy nasz style do indeksu. Style sheet. I tutaj to sobie delikatnie rozplanujmy. Zróbmy sobie container, czyli loader container. I tutaj będą dwa spany. Pierwszy span będzie do samego kółka, loader circle. A drugi będzie do backgroundu, czyli zróbmy sobie span class loader background. Teraz w naszym stylu zróbmy sobie w rucie trzy zmienne: loader width 100 pikseli na przykład, loader height też 100 pikseli i loader border radius. Niech będzie to 50%, żeby po prostu było koło. W body dajmy sobie jakiś domyślny kolor, taki może delikatny niebieski, coś takiego. Albo ja wpisałem bez background. Teraz jak sobie otworzymy ten indeks, to mamy taki właśnie background. No i dalej musimy sobie wystylować nasz container. Zróbmy tak, żeby on był wtedy na środku. Position absolute to 50%, left 50%, transform, translate minus 50%, minus 50%. I width tutaj z tego vara, width oraz height, var, height. No i mamy teraz na środku taki niewidzialny container. Jak widać, on tu jest na środku w tym miejscu, więc teraz trzeba do niego dodać tylko content jakiś. Także loader circle to będziemy dalej stylować. Pozycja znowu absolutna. Width height tak samo. Można to skopiować. Border radius i tutaj z vara dalej można. Border radius. Border 4 piksele, solid transparent i tutaj border top 4px solid i dajmy taki kolor 5e42e4. Z index damy na 2, żeby było to na górze i animację dodajmy na to. Trzeba będzie sobie stworzyć tą animację. Do tego przydadzą nam się keyframesy. Tu dajmy sobie nazwę animacji loader rotate animation. Także tą nazwę animacji wrzućmy od razu też tutaj. Dajmy na przykład jej czas 1 sekunda, infinite linear. I tutaj 0% będzie transform rotate od 0 stopni do 100%. I tu po prostu będzie transform rotate 360 stopni. Deg. Następnie mamy loader background. Loader background. On będzie po prostu taki biały, czyli position absolute. Width height takie samo jak tutaj. Border radius w sumie też. Border podobnie. Tylko że będzie on trochę innego koloru, bo po prostu będzie biały. No i teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Mamy taką animację. Jeżeli na przykład byśmy usunęli tu linear, to też będzie animacja. Czasami się tak też robi, tylko że będzie ona taka trochę... nie będzie stała, tylko będzie się tak delikatnie zmieniać. Także warto pamiętać, że linear powoduje, że ona jest ciągła, a bez lineara ona się delikatnie zmienia. Także jeżeli chcecie też na przykład sprawić, żeby to było szybsze, to dajecie tutaj mniejszy czas i wtedy to się szybciej ładuje. A więc tak to wygląda. Jeżeli macie jakiś problem bądź z tym kodem, zapraszam na Discorda, tam mamy specjalny kanał do pomocy w kodach. Jeżeli chcecie sobie wziąć source code, to na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code, a jeżeli macie do mnie sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w opisie. A więc to tyle i cześć!